Serdecznie przybyłych na dzisiejszą konferencję. Witam pana profesora Zbigniewa Kasztelwicza, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Witam przedstawicieli Polskiej Grupy Energetycznej, Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, pana Dariusza Kowalczyka, dyrektora Departamentu Zarządzania Wydobyciem. Pana Kazimierza Kozioła, dyrektora oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Pana Andrzeja Znacha, dyrektora do spraw inwestycji. Pana Marka Ciepałę, dyrektora oddziału elektrowni Bełchatów. Pana Stanisława Papugę, dyrektora technicznego. Pana Józefa Kopaczewskiego, głównego inżyniera do spraw inwestycji. Witam pana Marcina Ugadiaka, wiceprezesa zarządu spółki Lider Projekt wraz z ekspertami z zakresu zarządzania strategicznego. Witam przedstawicieli samorządów miast i gmin sąsiadujących z gminą Kleszczów. Serdecznie witam wszystkich przedstawicieli firm, organizacji i jednostek organizacyjnych gminy. Witam radnych i mieszkańców gminy Kleszczów. Szanowni Państwo, dwa tygodnie temu odbyła się w Kleszczowie uroczysta sesja, zwołana z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce. W jej trakcie dokonaliśmy krótkiego podsumowania gminnych dokonań za ten okres. Nadeszła pora do wytyczenia kierunków rozwoju gminy Kleszczów na kolejne dekady. Znaczna część zadań zapisanych w Gminnej Strategii Rozwoju uchwalonej w 1998 roku została już zrealizowana. Poza tym po 17 latach od uchwalenia dotychczas obowiązującej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Kleszczów zmieniła się rzeczywistość, która nas otacza. Zmieniły się przepisy prawa, ustawodawca dołożył gminom nowych zadań, nowe możliwości stworzyło też dla samorządów wejście Polski do Unii Europejskiej. Wszystkie te okoliczności będziemy brać pod uwagę, przystępując do tworzenia nowej strategii rozwoju. Zwołana przeze mnie dzisiejsza konferencja otwierająca oznacza formalny początek pracy nad tym dokumentem. Opracowanie strategii rozwoju gminy do 2030 roku jest jednym z priorytetów obecnej kadencji władz samorządowych gminy Kleszczów. Przygotowania do tego ważnego zadania rozpoczęły się w grudniu 2014 roku, kiedy to obecna Rada Gminy Kleszczów podjęła odpowiednią uchwałę w tej sprawie. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju stanowi, że politykę rozwoju w skali lokalnej prowadzi samorząd powiatowy i gminy na podstawie strategii rozwoju. Strategia rozwoju gminy jest szansą na kontynuowanie długofalowej wizji rozwoju gminy. Dokument ten pozwala w możliwie najlepszy sposób w odpowiedniej kolejności rozwiązywać problemy. Dobrze przygotowana strategia pozwala też przewidywać nadchodzące zagrożenia i problemy. Chciałbym podkreślić jeszcze jedną ważną kwestię. Posiadanie opracowanej strategii rozwoju na kolejne lata zwiększy wiarygodność gminy wobec partnerów zewnętrznych. Jednocześnie przygotuje lokalną społeczność do nadchodzących zmian. Szukając firmy, która prowadzi prace związane z rzetelnym przygotowaniem nowej strategii rozwoju naszej gminy, zaprosiliśmy do rozmów podmioty z odpowiednim doświadczeniem, zajmujące się od lat opracowaniem takich planów rozwojowych. Jednym z kryteriów wyboru wykonawcy było właśnie jego doświadczenie w opracowaniu dokumentów strategicznych. Firma Lider Projekt z Poznania, z którą podjęliśmy współpracę, opracowała wcześniej dokumenty strategiczne dla największych miast w Polsce, m.in. dla Poznania, Kielc, Rzeszowa, Torunia, Białegostoku, Legnicy, Zielonej Góry oraz Opola. Przedstawiciele tej firmy mają również doświadczenie w tworzeniu strategii dla obszarów funkcjonalnych. Opracowali je m.in. dla aglomeracji leszczyńskiej i aglomeracji konińskiej, dla kieleckiego obszaru funkcjonalnego oraz kętrzyńskiego obszaru funkcjonalnego. Lider Projekt przygotował poza tym koncepcję strategii dla gmin obszaru funkcjonalnego miasta Bełchatów i powiatu bełchatowskiego. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło w kwietniu. Prace nad strategią polegać będą na wykorzystaniu wiedzy eksperckiej oraz potencjału społecznego przedsiębiorców i kleszczowskich instytucji. Strategia rozwoju gminy Kleszczów na lata 2014-2030 oraz dokumenty jej towarzyszące mają być gotowe do końca kwietnia 2016 roku. Według standardów Unii Europejskiej bardzo ważnym elementem przygotowania strategii rozwoju jest uzyskanie zgody społecznej co do rezultatów planowania.
Zależy mi bardzo na tym, aby do prac nad opracowaniem nowej strategii rozwoju gminy Kleszów włączyli się nasi mieszkańcy. Aby stworzyć taką możliwość, organizowane będą m.in. warsztaty i prowadzone będą konsultacje społeczne. Do współpracy przy tworzeniu strategicznych planów rozwoju gminy zaproszeni zostali także nasi najwięksi pracodawcy. Nikogo chyba nie zdziwi obecność na tej sali przedstawicieli kierownictwa odkrywkowej kopalni węgla oraz elektrowni. W najbliższym czasie muszą powstać plany rekultywacji i późniejszej rewitalizacji terenów pogórniczych. Wiadomo, że będzie to proces długotrwały, trudny i wymagający dobrych partnerskich relacji. Chcemy bowiem uczestniczyć w planowaniu tych prac, aby wykorzystać nadchodzące zmiany przestrzenne i funkcjonalne do stworzenia i rozwinięcia nowych możliwości rozwoju na naszej gminy, a także mieszkających na jej terenie osób i funkcjonujących firm. Serdecznie zapraszam Państwa do współpracy z władzami samorządowymi przy opracowaniu nowego programu rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Kleszów. Zanim przejdziemy do kolejnego punktu konferencji, chciałbym zaprosić Państwa do obejrzenia prezentacji filmowej podsumowującej osiągnięcia naszej gminy przez ostatnie 25 lat. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia planowanego harmonogramu prac nad strategią rozwoju gminy Kleszów, który przedstawi Pan Marcin Ługawiak, wiceprezes zarządu, lider projekt Poznań, chciałabym przedstawić członków zespołu sterującego do spraw opracowania strategii rozwoju gminy Kleszów na lata 2016-2030, których wójt gminy Kleszów powołał zarządzeniem z pracowników Urzędu Gminy. I tak, do składu zespołu został powołany pan Michał Szatan, pełniący funkcję przewodniczącego zespołu, pani Katarzyna Kmiecik, sekretarz zespołu, pan Kazimierz Chudzik, pani Maria Cłapka, pan Robert Olewiński, pan Marcin Bębnowski, pani Mariola Krasińska, koordynator zespołu sterującego, jak również do składu tego zespołu została powołana moja osoba. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu prac nad strategią będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej oraz w informatorze gminnym. Wszelkie uwagi, propozycje, sugestie Państwa bardzo prosimy kierować do członków zespołu, no przede wszystkim tutaj do przewodniczącego pana Michała, jak również do pani Kasi Kmiecik. Liczymy na współpracę, dużo uwag, propozycji, bo to chyba się liczy najbardziej. A teraz zapraszam pana Marcina Ługawiaka do przedstawienia dalszej części.